Cześć kochani, tu Dorota i witam Was gorąco na moim kanale. Dzisiaj kochani rozwijam po raz kolejny Waszą i moją ulubioną ostatnio serię, czyli serię makijaży, charakteryzacji inspirowanych nurtami malarskimi i konkretnymi malarzami. Dzisiaj na warsztat wzięłam Vincenta. Oczywiście Vincenta van Gogha i oczywiście większość z Was rozpoznała obraz, którym się zajęłam, czyli Gwieździstą noc, ponieważ Gwieździsta noc jest bodaj najlepiej rozpoznawalnym obrazem na świecie. Mało tego, jest też najczęściej kopiowanym obrazem na świecie. I chyba ja dzisiaj zaliczam się do grona kopistów słynnego malarza, natomiast oczywiście nie aspiruję, broń Boże, do tego poziomu. Moja kopia na pewno nie jest dokładna, ale faktycznie starałam się dość wiernie przenieść to, co jest na obrazie, na mój dekolt i częściowo na twarz. Zachowałam oryginalną kolorystykę, formę w głównej mierze też, natomiast dostosowałam ją troszeczkę do specyficznego płótna, jakim jest ludzkie ciało. O samym malarzu warto wspomnieć, że pochodził z Holandii, tworzył w nurcie postimpresjonizmu, żył i tworzył w drugiej połowie XIX wieku, i żył naprawdę krótko, bo kiedy umarł, prawdopodobnie popełnił samobójstwo, miał 37 lat. Ja byłam, szczerze mówiąc, w szoku, jak się o tym dowiedziałam, ponieważ na jego tych ostatnich autoportretach wydawał się dużo starszy. Wielu z Was zapewne kojarzy Van Gogha z tym, że obciął sobie ucho. Nie wiem, czy nawet wiadomo do końca, jak to z tym uchem było, natomiast wiadomo, że cierpiał on na wiele problemów, zaburzeń psychicznych, co niestety doprowadziło do jego tragicznego końca. I niestety nie dożył on swojej sławy i nie zobaczył całego tego hype'u na swoje dzieła. Trzeba przyznać, że jego życiorys napisany był dosyć ciemnymi i mrocznymi barwami, natomiast jego dzieła żyją mocno i zachwycają do tej pory kolorystyką, formą i takim niezwykłym spojrzeniem na otaczający nas świat. I to tyle tego krótkiego, pobieżnego i absolutnie nieprofesjonalnego wykładu na temat Van Gogha. Wielu z Was na pewno doskonale zna tę postać i uwielbia, ponieważ był to malarz, o którego prosiliście najczęściej, żeby pojawił się w tej serii. Mam nadzieję, że podoba Wam się moje podejście do tego tematu, natomiast wiem, że nie jest to podejście najbardziej oryginalne. Natomiast z szacunku do artysty i żeby nie kombinować nadmiernie z czymś tak pięknym i w pewien sposób doskonałym, chciałam podejść do tego spokojnie i bez szczególnych szaleństw. Dajcie znać, czy Wam się podobało i oczywiście, kto następny idzie pod mój pędzel. Teraz oczywiście zapraszam Was na tutorial, chwilę pogadam do Was o tym, jak to powstało. Ja się idę zmywać, dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia. Tak, może już zauważyliście, że ostatnio wyszłam z założenia, że nie muszę Wam już pokazywać, jak po prostu nakładam podkład, czy w tym wypadku również lekko wykonturowałam twarz, ponieważ cały wzór nie opiera się na tym, więc uznałam, że nie jest to konieczne, że pokażę Wam sam proces malowania po prostu. Nawet miałam tutaj wahanie, czy nazwać to w ogóle charakteryzacją czy makijażem, bo de facto jest to body painting, jest to malarstwo na ciele, bo proces malowania jest tu właściwie bardzo podobny, jeśli nie identyczny, jak gdybyśmy malowali to na płótnie lub kartce. Cała praca opiera się oczywiście na farbach wodnych. Jeżeli mnie dłużej oglądacie, wiecie mniej więcej, jakich farb używam. Jeżeli nie wiecie i się jeszcze nie zorientowaliście, to odsyłam Was do linka w opisie do tego filmu. I tak pokrótce opisując, co dzieje się na ekranie, to najpierw, jak mogliście zauważyć, nałożyłam tak jakby podkład. Wyznaczyłam sobie mniej więcej, jakie kolory i jakie tony będą w którym miejscu, gdzie będzie jasno, gdzie będzie ciemno, gdzie będzie niebiesko, a gdzie będzie brązowo. Następnym krokiem jest charakterystyczne dla Van Gogha i dla nurtu, w jakim tworzył w ogóle, operowanie kreseczkami różnych barw. Robię to tak, żeby te odcienie się niejako przenikały, żeby te kreseczki
występowały obok siebie, natomiast kolory jako takie są dosyć czyste i on właśnie można się przyjrzeć, że on właśnie tak pracował, że kolory, właśnie same te kreseczki były dosyć takimi czystymi kolorami, natomiast mieszały się i łączyły ze sobą dopiero jakby patrząc z dystansu na to dzieło. To tak na chłopski rozum dla tych z Was, którzy może dopiero zaznajamiają się ze sztuką, ci bardziej doświadczeni na pewno wiedzą, o co chodzi i o jaki proces i o jaką technikę chodzi. Charakterystyczny element występujący na obrazie, czyli taki wir jakby nieba wokół gwiazdy, przeniosłam na policzek i okolice oka i powiem Wam, że to był bardzo fajny krok według mnie i wiele dodał do tego looku i generalnie jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło. Oczywiście dopełniam cały makijaż, jak widzicie, oko już zrobione, teraz zajmuję się ustami. Wybrałam dwa takie ciepłe, lekko pomarańczowe odcienie pomadki NYX Lingerie i założyłam jeszcze turban. Ostatecznie powiem Wam, że nie wiem do końca z czego to wynika, ale w tym makijażu czułam się naprawdę, naprawdę pięknie, jak w mało którym. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, buźka!